Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną na łączach nasz kolejny gość, Krzysztof Karwowski, ambasador Polski w Maroku. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy, porozmawiamy, proszę państwa, o muralu, który za moimi plecami widać, ale nim rozpoczniemy rozmowę, proszę posłuchać, co się wydarzyło w Maroku. W Maroku powstaje ogromny mural upamiętniający asa polskiego wywiadu majora Słowikowskiego. Mural przypomni zasługi polskiego bohatera i słynną operację Torch, czyli pochodnia. W listopadzie 1942 roku ponad 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich i brytyjskich wylądowało w Maroku i Algierii. To był pierwszy krok do wyparcia wojsk niemieckich i włoskich z Afryki Północnej. Sukces operacji nie byłby możliwy bez ponad 1200 raportów przekazanych przez majora Słowikowskiego. Mural to inicjatywa polskiego ambasadora w Maroku, Krzysztofa Karwowskiego. Powstaje w Kenitrze, kilka kilometrów od jednego z miejsc, w których lądowali alianci. Panie ambasadorze, cóż to za pomysł? Skąd ten pomysł i czy trudno było przekonać lokalne władze do tego, żeby taki mural powstał? Przede wszystkim to nie jest tylko mój pomysł. To jest dawny nasz pomysł jeszcze sprzed paru lat, kiedy szukaliśmy linków historycznych między Polską i Marokiem. Takim narzucającym jest Jan Potocki, który jako pierwszy, nawet mówi się ambasador, odwiedził Maroko w 1791 roku. To ten od rękopisu znalezionego w Saragosie. I on opisał podróż do Imperium Maroka po francusku, a potem było to przełożone na język polski. Natomiast w 2020 roku, kiedy ja jechałem do Maroka, zbliżała się 80. rocznica operacji Torch. A w tej operacji, jak już wspomniano, major Słowikowski odegrał kolosalną, jeśli nie kluczową rolę. To on przygotował wszystkie informacje, to on zbierał dane od ponad roku, kiedy dotarł do Algieru, bo jego bazą było Algier w Algierii. Natomiast on działał od Tunezji przez tęże Algierię aż po Maroko, daleko do Agadiru, Safi i tak dalej. No i zbierał materiały, wszystko. Praktycznie przygotował tę operację Amerykanom na talerzu. Od dyslokacji wojsk francuskich, Vichy, bo wtedy Algieria i Maroko było pod władaniem wojsk francuskich reżimów Vichy. Po morale, nawet gdzie będą walczyli ci żołnierze, a gdzie nie będą walczyli przeciwko Amerykanom i przeciwko Brytyjczykom. I główną osobą, która mnie nakłoniła i która opowiadała mi i podkazywała wiele dokumentów, to jest Paweł Kudzia. Paweł Kudzia, zresztą specjalista od CSR-u, który jest nieprawdopodobnym entuzjastą polskiej historii i upamiętniania polskich bohaterów. No i doszliśmy do wniosku, że skoro za dwa lata mamy 80. rocznicę operacji Torch, coś musimy zrobić. Było wiele pomysłów. Skończyło się na dwóch dużych, czyli mural, który tu z kolei z ambasady bardzo dobrze nam to rozpracowali, czyli pan Maciej Jastrzębski i nasza ważna i wielka artystka z Fezu, Ewa Potocka. Zresztą ona jest projektantką tego projektu. To o projektantce za chwilę, na razie o samej koncepcji jeszcze chciałabym porozmawiać i o tym, czy trudno było w ogóle władze lokalne do tego przekonać, czy w ogóle trzeba było je do tego przekonywać, bo sam ten mural jest na takim 35-metrowym budynku w centralnej części Kenitry, na wprost siedziby władz miasta, więc bardzo ciekawa lokalizacja. Tak, tę lokalizację dostaliśmy od władz regionu Wilajatu Rabat Saleh Kenitra i również w porozumieniu z władzami Kenity. To nie był prosty proces. On trwał przez ileś miesięcy. No, wszystko w Maroku jest bardzo schierarchizowane, więc wszystko musi mieć swoją zgodę. Natomiast zakończyło się dużym sukcesem. Dostaliśmy ogromną ścianę. Dostaliśmy większą ścianę niż od którą występowaliśmy i chcieliśmy zamalować, co było też dla nas w połowie projektu dużym problemem, bo nagle budżet nam się nie spinał na tak ogromną ścianę, ale podjęliśmy to wyzwanie, bo jeśli taką mamy możliwość i taki możemy mural zrobić, który jest widoczny z oceanu, bo Kenitra leży tam 3-4 kilometry od plaży Mehdia, gdzie Amerykanie, to jest jedno z trzech miejsc, gdzie Amerykanie lądowali, i to widać z oceanu, jak stoją statki na redzie, tę ścianę w centrum,
centrum Kenitry, bo to jest jeden z najwyższych budynków w Kenitrze. To jest to niesamowite. I to jest taki pomysł, że jak ktoś ten mural zobaczy, no bo rozumiem, upamiętnienie Słowikowskiego to jedno, ale druga rzecz to też, jak ktoś zobaczy, żeby się zainteresował, może poszukał, może doczytał, może przypomniał sobie historię operacji Torch. Dokładnie tak. Nawet jednym z elementów, który jeszcze nie został zrealizowany, ale chcemy dodać, jest wpisanie kodu QR, żeby można było odwoływać się do całej historii Słowikowskiego, bo między innymi drugim elementem i drugim projektem, który opracowaliśmy, to jest gra. Gra wirtualna, coś w rodzaju, to młodsi pewno będą wiedzieli, Pokémon Go, że mając tę aplikację w smartfonie, idziemy śladami szpiega, śladami Słowikowskiego, odkrywamy różne budynki, różne miejsca, spotykamy się ze szpiegami innych krajów, przede wszystkim amerykańskimi, bo tutaj ja muszę bardzo wyraźnie dodać, to jest mural i to jest projekt, który opracowujemy razem z ambasadą amerykańską. To jest bardzo ważne, to oni nas też wspierali, również nas podpowiadali, albo nam też sugerowali niektóre zmiany. Natomiast to jest polsko-amerykański projekt w Maroku. Muszę tu też dodać, jak już jestem przy wymienianiu tych, dzięki którym ten mural powstał, oprócz MSZ-u, oprócz Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, który był głównym i pierwszym sponsorem tego projektu, to jest Fundacja Wolność i Demokracja, amerykańska ambasada i dwie polskie firmy działające w Maroku. Chyba wymienię te nazwy, bo zasługują na to, bo moim zdaniem to jest ważne. To jest firma Wielton z Wielunia i firma Kanpak, która pod Casablanką produkuje bagatela prawie miliard puszek aluminiowych rocznie w Maroku. No to obiecałam, że porozmawiamy o autorce tego muralu, autorce projektu, pani Ewie Potockiej, oraz o wykonawczyniach tego muralu, Anna Troczyńska i Daria Makarewicz. Proszę opowiedzieć o paniach. Ewa Potocka to jest nasza artystka z Fezu. Już od chyba 12 albo 13 lat mieszka w Fezie. Współpracujemy przy różnych okazjach. Ona, co ciekawe, ona jest informatyczką właśnie dlatego, że pracuje na Uniwersytecie Europejskim Euromed w Fezie, a plastyka, malarstwo jest jej hobby. No i takim hobby, że jej obrazy kupują naprawdę znane osoby, oprócz ambasadorów tak samo jest rozchwytywana. No i ten mural, troszeczkę my ją, Ewę Potocką, naginaliśmy, no bo ona chciała bardzo artystyczny mural stworzyć, mało odwołujący się do historii. My chcieliśmy być bardziej na ziemi, my chcieliśmy, żeby ten Słowikowski był widoczny, żeby to był taki bardzo realistyczny ten mural. Koniec końców to jest efekt naszego kompromisu. Anna Troczyńska i Daria Makarewicz to są dwie Polki. Zresztą Daria Makarewicz to jest Polka z o korzeniach białoruskich. W ogóle to jest taki konglomerat międzynarodowy, który tworzy ten mural. I one znane są z wielu murali, które tworzyły w Polsce. Nawet na stronach można znaleźć informacje, odnośniki. I jeszcze muszę tu dodać, że są Marokańczycy, którzy byli obecni i współdziałali z nami. Bez nich, bez Marokańczyków ten mural nie powstałby. Po prostu nie. Ja sobie na początku dawałem 5-10% szans, że w ogóle to się uda. A udało się. Od wszystkich, na każdym szczeblu. Od naszych przyjaciół ambasady polskiej, marokańskiej, od hotelu, który nam wynajmował dla pani artystek pokoje prawie za darmo, po wszystkie inne instytucje, które naprawdę bardzo, bardzo nam sprzyjały, a potem media marokańskie to nagłośniły i wtedy mural stał się głośny w Maroku. Proszę jeszcze opowiedzieć, panie ambasadorze, o elementach, które tworzą ten mural. To są trzy fazy, tak to ujęliśmy, że to są trzy fazy operacji Torch. Operacja Torch, która sama w sobie miała miejsce 8 listopada 1942 roku i jednocześnie w trzech, czy nawet można powiedzieć w dziewięciu miejscach jednocześnie Amerykanie i Brytyjczycy lądowali. My zajęliśmy się częścią marokańską i tylko tu widać, to jest ta część marokańska operacji Torch, czyli trzy miejsca lądowania. Najbardziej na południe to jest Safi, co widzimy w tej chwili na tej mapce. Dalej idąc na północ jest Fedala, czyli dzisiejsza Mohamedia, 20 km na północ od Casablanki. No i Port Lyoté, dzisiejsza Kenitra, plaża Mehdia, którą tutaj lądowali Amerykanie. Po stronie algierskiej lądowali również Amerykanie i Brytyjczycy i tam od Oranu przez Algier była druga część tej operacji. Sam Słowikowski to jest ten, który przygotował operację, czyli to jest ta prefaza, wstępna faza.
no jego ogromna postać pokazuje też, że no to on jest tutaj dominującą, kluczową postacią tej operacji. A obraz, który widzimy, czy to ten, to zdjęcie tych trzech panów, to jest słynne, bardzo słynne w Maroku zdjęcie z konferencji w Casablance, czy w Maroku bardziej znane jako konferencji w Anfie. To jest taka dzielnica Casablanki, gdzie w styczniu 1943 roku prezydent Roosevelt i premier Churchill po raz pierwszy spotkali się, żeby omawiać kolejną fazę, przebieg II wojny światowej. Styczeń 1943 roku, to jest naprawdę środek dopiero wojny. I 22 stycznia sultan Mohamed V, wtedy Maroko było pod protektoratem francuskim, ale sultan Maroka jak najbardziej był władny, zaprosił prezydenta i premiera Churchilla. No i to jest jedno z najsłynniejszych zdjęć. Mówimy, że my Polacy zapaliliśmy tę pochodnię, ten torcz, ale nie tylko pochodnie operacji, ale również pochodnie niepodległości Maroka, bo Maroko w tym czasie, Roosevelt obiecał sułtanowi niepodległość. Nie udało mu się dotrzymać, bo dwa lata później, niespełna dwa lata później umarł, a Francuzi po wojnie trochę się wzmocnili i mieli już trochę inne zdanie na temat niepodległości Maroka. A te elementy mozaiki, które tam widzimy, czy one też mają jakieś znaczenie? To są elementy, które to są typowe elementy marokańskie. To jest mozaika marokańska, czyli bardzo często widzimy te motywy na obrazach i przede wszystkim bardzo charakterystyczne dla obrazów pani Ewy Potockiej. To Ewa Potocka na wielu swoich obrazach w różnych kolorach. Ten mural, jak widzimy, on jest dosyć monochromatyczny, jest taki sepi. Nie chcieliśmy robić go zbyt kolorowego czy zbyt jaskrawego. Zazwyczaj ta mozaika u pani Ewy Potockiej jest bardzo jaskrawa, czerwono, niebieska, żółta i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest takie odniesienie do marokańskiej tradycji, do marokańskiej kultury. Panie ambasadorze, a co media marokańskie o tym muralu mówiły, pisały? Mówi pan, że dużym zainteresowaniem się ten mural cieszy. No sam fakt, że ten mural jest naprawdę duży, 35 metrów wysokości, 17 metrów szerokości, to świadczy, że to nie jest byle co. Natomiast na początku miałem wrażenie, że trochę podchodzili wszyscy do tego ostrożnie i wraz, tak jak ja zauważyłem, wręcz z powstawaniem tego muralu, zainteresowanie i nawet mogę chyba powiedzieć, lekki entuzjazm rósł. Mnie nie ma od trzech tygodni w Maroku, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie. Trochę śledzę media, ale tak z odległości. Ale widzę już, że naprawdę tak z kilkanaście mediów już ten temat podjęło. Nawet telewizja marokańska promowała i chwaliła się tym, czy chwaliła ten projekt w swoim głównym dzienniku. No, skoro o chwaleniu mówimy, panie ambasadorze, to jeszcze na koniec poproszę, żeby pan ambasador powiedział, co oprócz tego wielkiego, gigantycznego, spektakularnego muralu pozostawi po sobie w Maroku ambasador Karwowski. No, to jeszcze mam jakiś czas, to jeszcze nie wiem do końca. No, ale co już się udało? Współpracujemy z Marokiem, z Królestwem Maroka na wielu płaszczyznach i jest, myślę, że to bardzo dobre są tego wyniki. To nie jest moja zasługa, ja nie mam najmniejszej ochoty podpisywać się pod tymi wieloma aspektami, jakie mają miejsce, ale od spraw gospodarczych. No w zeszłym roku wymiana handlowa między Polską a Maroką wzrosła o prawie 50%. Panie ambasadorze, czas nam się skończył, ja się tu śmieję, bo kazałam panu opowiadać o tym, co pozostanie w Maroku po ambasadorze Karwowskim. Pan zaczął o gospodarce, a nam się po prostu skończył czas, więc umawiamy się na następne spotkanie i wtedy porozmawiamy o tym, co dzieje się w Maroku, o edukacji, także o Polonii. Tak jest. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Karwowski, ambasador Polski w Maroku, był moim i państwa gościem. No i gratuluję, że się udało doprowadzić do końca to wielkie przedsięwzięcie. Bardzo, panie redaktor, dziękuję państwu. A otwarcie 23 stycznia. Może będziecie obecni.